Hej, 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 słuchajcie, tak spojrzałam w kamerę i stwierdziłam, że nie jest najgorzej, jestem kompletnie nieumalowana, bo załatwiam różne rzeczy, ale przy załatwianiu różnych rzeczy musiałam się odstresować, bo jak zobaczyłam to, co mam załatwić, to mi para gwizdkiem wyszła. Oddam Dorocie zaraz telefon, aparat i pokażę wam, co kupiłam w Pepco, bo na chwilę w Pepco byłam. Na chwilę, na chwileczkę, ale było, także dam Dorocie aparat. Że wystawy. Nie, wiesz, lampę? Nawet pod tym kątem. A, weź sobie tą. No właśnie, bo ja bym chciała widzieć. No, dokładnie, będzie lepiej widać. Słuchajcie. Bo tutaj są różne klapetorki. Sezon jesienny uważam za otwarty. Skarpet nie kupowałam, bo skarpet mam od was potąd, jeszcze trochę. Ale już są takie cieplusie. Gaciorki. Gaciorki. Także, wiecie, serduszka, XL-ki, milusi niskie. Tutaj trzeba odwiązać, bo to jest... sznurek, znaczy jest gumka i sznurek, tak? I ten sznurek jest jakiś taki mało wylewny, bym powiedziała, no gdzieś tam się blokuje, ale fajne gaciorki. Może po prostu odstresowanie nastąpiło piżamowe. Piżamy są zawsze dobre. Druga piżama wygląda jak bluza, to jakby wiedzieć, ja w domu chodzę w piżamach, ale to jest po prostu bluza, nie? No zobacz, jakaś liczna. Tu dłuższa, tam krótsza, szare te, nie pisze nigdzie slip. Coś się włączyło, musiałyśmy wyłączyć. Nie piszę Sleep Good Night. Także można sobie to jako bluzę też używać, taką podomową. Nie, no taka fajna, bardziej jest taka, po domu. Bardziej taka, po domu. Taka luźna, fajna, super. Bardzo mi się podoba. To jest żurawka. Nie, zebra. Zebra. Coś na Z. Kitek. Kitek musi deptać. No i do tego są spodzienki takie zebrowe. O. Jakoś takie. No, aha, takie getrowe. Getrowe takie, to znaczy getrowe. No, ale chodzi mi o taką dzieninę. Natomiast po prostu jest o tyle wygodniej, o ile nie wygląda się jak łobuz w piżamie, bo ja potrafię. Dziunia, ja wiem, że to jest miękkie. Pokaż Dziunia, co Dziunia. Dziunia na miękkim. Na miękkim. Dziunia na miękkim, nie ma. Sio. Słuchajcie, zaczepista piżama, ja nie wiem, ale to jest taki właśnie po domu, tam piżama, piżama, słuchajcie, są takie całunie. Zobaczcie, jakie ładne. Mega. To są takie podomy. No podomy, nie? Takie no. To mogę w tym nawet robić program. Tak. To jest po prostu, ale tam pisze. Jakie ładne, chill out i te sprawy. Chill out. Ale właśnie, że to nie są takie piżamy, nie, piżamy. To jest takie po domu ładny ciuch. Po domu, nie? Że kiedyś się zostawiło stary ciuch, nie? Tak. A teraz masz Dziunuś! Ładne nówki po domki. W sensie, że otwierasz listonoszowi i nie straszysz. No. Słuchajcie, zresztą my potrafimy całe dni w piżamach spędzać, ponieważ mamy taką pracę, jaką mamy, więc... Zdarza nam się, w ogóle coraz bliżej jesieni. A, mam trzy razy, tu mam dwa razy. Trzy razy naklejki, po 5 zł, to są trzy blistry, ileś tam naklejek halloweenowych. Malutkie. Skrebniutkie i te sprawy. Tak, i patrzę, że są na takim przezroczystym. Chyba, więc będą fajnie wyglądały w tych w bullet journalach. Ale fajne, dynki, duszki. Fajne, takie wampirki. Zabawne. No, fajne. Kolejny spodzień, nie, kolejna koszula. To już jest takie bardziej koszulowe, słuchajcie. No to wygląda jak koszula nocna, ale też można w tym ludzi przyjmować. No. W sensie, nie klient. Ale jak się tam drzwi otworzy, czy wyleci do administracji klatkę obok, to się przeżyje. Nie, no to jest taka koszula na długi rękaw. Będę musiała zrobić research z tymi, które mam wyrzucić, chociaż jestem świetna w wyrzucaniu ostatnio. Tu są spodnie dokupione zupełnie osobno, z myślą o tym, że którąś tą koszulę ja i tak w spodniach lubię spać. Także dokupiłam sobie osobno spodnie. No, panterki. No. Pantera. Ale boskie, super. Super są te piżamy. To wszystko, słuchajcie, 20-30 zł. No, kochana, o czym mówimy? Ceny dobre. Teraz słuchajcie jeszcze. Nie oparłam się. Po prostu upałem krótko do kolekcji, której z kolei, ale, no, ale ładne one są. Bo one lusterka. Są ładne. One są ładne, te lusterkowe. Ja uwielbiam lusterkami, to tam nie przeszkadza na to. Szkoda, że nie są w środku lusterkowe, nie? Wiesz co, może lepiej, bo one nie będą służyły raczej do zamykania wrogów ani demonów, tylko do mnie, nawet można karty tu włożyć, no po tak. Prostu są ładne. I z tym, z tą wstawką brokatową, nie? Podoba, tak swoją drogą, taki ładny papier mają.
No tak. Wam się akurat może przydać. Mhm. Kolejna sprawa. Świeczki zapachowe lecą. O, uwaga. I ta kosztowała 10 zł, ale ma ładne opakowanko. Ale ładne. Ty miałaś kiedyś podobną, miałaś ją bardzo długo. Świeczka jak świeczka, wiadomo. No, koton bawełna. Aha, o. Ale opakowanko jest... Ono fajne dawało takie to przez te dziurki, tak, taką poświatę, tak, nie? I ja ją mam. Chyba masz, no. Ja tak, pamiętam ją u ciebie w pokoju. Tak. Ten. Długo stała. Kolejna dosyć. Sprawa to już jest techniczna sprawa. O! Nie było za bardzo zapachów. Koton bawełna. Ładna? Zobaczymy, jak się będzie palić, bo jeszcze nie miałam. No, nie jest nie źle. Jest zła. Nie. I zobaczymy, bo ja lubię zapachowe świeczki. I zobaczymy, bo Avrila nie. No, czekam na Biedronkę przecież. Mhm. Avril, wiadomo. No też jest nie dla mnie, tylko dla Doroty. Ona te koło. No. Thank you very much. Muszę sobie zmienić majkę, no. Wzięłam dwie, bo mam taka już jest brokatowa. No właśnie, brokatowa. 4 zł, 3 zł. Mm. No i słuchajcie, kosz. I kosz ładny na bieliznę. Ładny. Na bieliznę, na pranie, zaraz tam stanie. Nie przy okazji na zakupy? No. Było. Tak, bo zaczniesz tak. Lotus Navigator, rachunek z tego. Teraz są ramków, ale kosz zacny, ci powiem. Kosz fajny. Tak. Normalnie jak taki na skarty. I można go jeszcze... Jest fajny taki pękaty, o, widzę. A można go tak. Mhm. No. I jest niższy ten. No. Fajka. Bardzo fajny, nie? Mhm. Może być wyższy, może być niższy. Co cię mają za pomysły? Fajne. No, mhm. To takie rzeczy. To chyba jest agaty królik, no. I proszę, jaki piękny widok. Się człowiek nie spodziewa. Witajcie, witajcie. Czekam właśnie pod domem i stalkuję moją księgową. Ponieważ dojechałam szybciej, myślałam, że będą korki, a nie było. Dobrze dmuchałam, jakkolwiek to nie zabrzmi. Zawsze dmucham na korki. Było dobrze wydmuchane i nie było auto otwarte. Ale piękna jesień jest, było już tak nieładnie i tak niefajnie, a teraz już naprawdę zrobiło się ciepło. Jest, ile było? 17 stopni, 18 jakoś, tak, to już jest tak ładnie i słoneczko w ogóle. Także tylko bluza, naprawdę można. Byłam w Guspolu, teraz jestem pod księgową właśnie. Będę jeszcze, czekajcie, jedzie auto? Nie. A tak brzmiała, jakby jechała. I będę jeszcze jechała do Akszona. Kiedyś Guspol był, słuchajcie, takim sklepem, że ja po prostu byłam przekonana, że lepszego sklepu nie ma. Jak tam wpadałam, notysiki, długopisiki, cuda na kiju, to teraz obrzałam się ciach i tyle. Po prostu ciacha kupiłam, bo byłam głodna, taki obiad, a popsuł nas Action po prostu. Taniość tego sklepu, jakość tego sklepu, ilość rzeczy, które tam są, które nas interesują generalnie, to jest po prostu poza przeciętne, więc...
Niestety przez całe miasto do Akrzona i nie będę chyba jeździć do Guspolu. O, z rok nie byłyśmy, nie? Tak. No właśnie. Z kieczyni, to coś no, to już mówię, może pojedziemy do tego Guspolu, zobaczymy, co tam jest tam nowego. Pustki i w zasadzie nic. W zasadzie to kupiłam, bo podasz mi tekturki do księgi cieni, słuchajcie, żeby sobie przykleić. Patrzę, czy mi drzwi nie wyrwą, ale nie. Patrz, czy nie Dorota wysiada, bo to taksówka. Taka z łapaczem snów, ponieważ ja uwielbiam motyw łapacza snów, jak widać na załączonym obrazku, i ona już będzie taka do przyklejenia i pomalowania. Fajna. No i takie miejsce na kamień. Mam żmiję, mam piórka, które już wypadają, więc trzeba będzie piórka stegować. I mam pentagram, teraz będę miała takie, więc księga cieni zrobiona na glans. Dobra, idę skukać, czy w taksówce księgowa nie przyjechała. Ta, i szukaj przycisku w polu, już znalazłam.